Drodzy Państwo, oddaję w Państwa ręce album, który jest moim subiektywnym spojrzeniem na urokę Kozła i okolicy. Ale mam też nadzieję, że ta fotograficzna podróż zachęci Państwa do odwiedzenia tego pięknego zakątka Polski. Serdecznie zapraszam do udziału w tej niecodziennej wyprawie. Oto kilka stron mojego autorskiego albumu. Niezwykle dalekosiężne okazały się konsekwencje chrztu Polski. Dlatego jubileusz 1050-lecia chrztu Polski to dla nas wielka i ważna rocznica, ponieważ bez chrztu nie byłoby państwa polskiego. Dawaj! 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 Dawaj!
Po czemu on tutaj? Przekazuję ten sztandar, że prowadził strażaków do akcji, żeby także pod nim strażacy mogli uczestniczyć we wszystkich uroczystościach państwowych, religijnych, żeby ten sztandar reprezentował jako widomy znak Komendy Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie.
polsku i po polsku. Zasługują na to świętowanie ci wszyscy, którzy w przeszłości walczyli, przelewali krew, oddawali życie, znosili los tułaczy, cierpieli w różnych miejscach, znanych i nieznanych do dnia dzisiejszego. Ale i za jednych, i za drugich dzisiaj zanosimy modły do tego, który w sposób szczególny nas umiłował. Tak. Rzeczypospolitej w setną rocznicę jej odzyskania. Możemy i jesteśmy dumni i szczęśliwi, że nie jesteśmy sierotami bez domu i bez matki. Więc Bogu chcemy dzisiaj dziękować za ziemską matkę, ojczyznę. Tu wszystko jest Polska. Kamień każdy i okruch każdy, a człowiek, który tu wstąpi, staje się Polski częścią. Otacza nas Polska wieczyście nieśmiertelna. Starosto, przedstawiciele władz i wszyscy, którzy tutaj jesteśmy, tą dzisiejszą uroczystością wpisujemy się chyba w te słowa, które powiedział nam nasz rodak, honorowy obywatel Kolna, a jesteśmy na ziemi kolneńskiej, bo chcemy uczcić tych, którzy 600 lat temu tę miejscowość Janowo zaczęli tworzyć. I tych, którzy 77 lat temu zostali rozwiązani, a należeli do 110 zapasowego pułku ułanu. Thank you.
Thank you.